O kurde, Forza jednak oddaje. Wow. Siemaneczko, jestem Lucek. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Do Forzy dodali two-step rev limiter, albo launch control, albo procedura startu. To jest wszystko jedno i to samo. Mamy tutaj Suprę, włożyłem do niej największe turbo, jakie było w sklepie. Ten samochód to prawdziwy potwór, 1200 koni mechanicznych i ogromna turbodziura, z którą zaraz sobie poradzimy. Ale zanim poradzimy sobie z turbodziurą, sprawdźmy sobie, jak wygląda nowo dodana do gry procedura startu. Więc, żeby włączyć procedurę startu, wchodzimy sobie w poziom ustawienia poziomu trudności i procedura startu najlepiej działa z kontrolą trakcji, ale tutaj w tym samochodzie to nie będzie aż tak istotne, dlatego że tu mam bardzo długie biegi i raczej nie powinniśmy stracić trakcji na najszerszych, największych oponach dragowych. Dlatego włączyłem sobie już launch control, widzicie, mamy tutaj taką dodatkową opcję. Kiedyś launch control już w Forzie był, włączało się go dziwnie. Na tyle dziwnie, że każdy myślał, że to jest jakiś glitch i można było to już włączyć od Forzy Horizon 3. Tym razem włączanie tego jest bardzo proste i wygląda to tak. Zaciągamy hamulec ręczny, dodajemy gaz i widzicie, że obroty blokują nam się w tym wypadku na 4000. Nie? Jedyne co musimy zrobić, to puścić hamulec ręczny i samochód wystartuje. Jeszcze raz. Widzicie, ta procedura startu działa lepiej niż ta zbugowana. Jeśli sobie połączymy to dodatkowo z kontrolą trakcji, to już właściwie w ogóle nie musimy myśleć nad tym, co się dzieje z samochodem podczas startu. Wciskamy gaz, puszczamy hamulec ręczny i wszystko się robi samo. Zobaczcie. Tak, start jest całkowicie płynny, żadnego uślizgu. My sobie tylko później jak król zmieniamy te biegi i czekamy, aż na liczniku pojawi się 400 km na godzinę. I bam! Dobra. Także tak to wygląda w połączeniu z kontrolą trakcji i z procedurą startu. Daje to naprawdę fajne rezultaty, no bo kierowca jest zwolniony z tego, żeby gdzieś tam operować tym gazem, nie? No i w przypadku opon dragowych, jeszcze jak mamy tą długą skrzynię biegów, naprawdę działa to bardzo fajnie i na dragu praktycznie za każdym razem mamy ten idealny start. Ale co my mamy jeszcze dodanego do Forzy? Mamy dodany antylag, system antylag, który właśnie w najmocniej zbustowanych samochodach powinien robić robotę. System antylag powoduje to, że nawet jeśli puścimy, wiesz, nogę z gazu, to turbo nie przestaje się kręcić, nie przestaje się boostować. Ono się tam bardzo mocno zużywa, wtedy tam jakieś temperatury wysokie powstają, ale to jest gra i tutaj nie musimy się tym martwić. Jeśli nie wiecie, jak działa system antylag, polecam wam film na kanale Donut Media, gdzie bardzo fajnie to zostało wytłumaczone w taki sposób ludzki, po ludzku, obrazowo. Link macie w opisie tego filmu. System antylag jest stosowany głównie w wyścigach i w jakichś tam rajdach, i gdzie turbosprężarkę i w ogóle system wydechowy wymienia się co każdy OS na przykład, nie? Także w normalnych takich wyścigach, czy gdzieś tam w samochodach tuningowanych, nawet takiego systemu się nie daje się na niego gwarancji, bo mega szybko się zużywa. No, 30 km przejedziesz i już ci się może turbosprężarka zajechać, jak będziesz ostro dawał czadu. No ale to jest gra, tu nam się nic nie psuje. Zresztą moglibyśmy włączyć uszkodzenia symulacyjne, zobaczyć, czy silnik się psuje, jeśli będziemy używać antylaga. Jestem ciekawy, czy twórcy Forzy zrobili taki smaczek. No dobra, co nam się tutaj dzieje? Zobaczcie.
Zobaczcie sobie na charakterystykę, co nam się tu wyprawia w tej suprze. Czyli teraz widzimy, że ten boost turbo jest troszeczkę wcześniej, ale co powinno być jeszcze w Forzie, a wydaje mi się, że nie ma, powinno być to, że jak puszczamy gaz, to nie powinniśmy mieć potem przerwy w mocy, jak naciśniemy go z powrotem. Przynajmniej, no nie wiem, zaraz zobaczymy. Zamocowaliśmy, a no i właśnie, jeszcze ważna sprawa, bo nam się tutaj coś zmieniło, moi drodzy. Co nam się zmieniło? Zobaczcie, to jest zwykłe turbo. A to jest turbo z antylagiem. Jest trochę różnica. Już sprawdzałem parę samochodów i powiem wam, że widzicie, tutaj statystyki też się niewiele zmieniły, ale jeśli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, trochę tam się poprawiło. I zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Tak naprawdę ten system antylag najlepiej można zauważyć w samochodach, które mają małą pojemność silnika, na przykład 1.6, 1.4 i mają, wiesz, ogromny ten boost i tamten antylag dobrze czuć. Tutaj mamy 3-litrową jednostkę, chyba rozwierconą nawet, bo tutaj jest ten maksymalny tuning zrobiony, więc tutaj ten antylag. Znaczy, ten samochód ma i tak zajebiście dużo mocy już od zera obrotów praktycznie, nie? W porównaniu do samochodów rajdowych na przykład. No dobra, co nam się tutaj stało? Więc launch control, kontrola trakcji, posłuchajcie. W zależności od samochodu, wydechu, ten dźwięk pierdów delikatnie się różni, ale niedużo. Można powiedzieć, że w każdym samochodzie brzmi to podobnie. Natomiast dźwięk turbo, w zależności od tego, jak szybko jedziemy, pod jakim obciążeniem, trochę się różni między silnikami, więc to jest bardzo fajne. Ale jeśli chodzi o pierdzenie, to no mniej więcej wszystko tak samo, nie? Tutaj ten system antylag przydaje się przy starcie, chyba przy starcie niezbyt, nie? No bo tutaj działa nam launch control. System antylag przydaje nam się wtedy, gdy robimy, jedziemy sobie samochodem właśnie rajdowym, gdzieś tam robimy ostre zakręty, albo driftujemy i potrzebujemy natychmiastowej mocy w każdym momencie. To też sobie przetestujemy, zrobimy sobie samochód driftowy z turbo z antylagiem, zobaczymy, jak to będzie działać. Natomiast tak jak się normalnie ścigamy i jedziemy samochodem na wysokich obrotach, gdzieś na jakichś takich torach gładki, gdzie są gładkie zakręty, no to ten antylag nie robi nam dużej różnicy, bo po prostu turbo jest cały czas załadowane, no nie, jak silnik jest na wysokich obrotach i te spaliny sobie tam krążą w układzie, napędzają nam turbinkę, no to cały czas mamy dostęp do tej mocy. Gorzej, jeśli na przykład robimy sobie ostry skręt tutaj gdzieś i potrzebujemy najpierw na przykład wbić się gdzieś tam w jakąś drogę szutrową i wtedy startujemy z jakiejś dwójki i mamy, wiesz, poniżej tych obrotów, w przypadku tej Supry to jest 4000 obrotów, nie? No to wtedy ten system antylag pomaga, bo turbo jest cały czas naładowane i mamy cały czas do niego dostęp. Jak to działa tutaj w Fordzie? Nie wiem, czy tu w Suprze jest pokazany boost. Czekajcie, może włączę telemetrię. A nie, czekaj, jest coś tam. Widzicie ten taki jeden zegar z turbinką? Powinno być tak, że... O, kurczę, faktycznie jest naładowana. Dobra, to chyba działa to całkiem nieźle. Jest tam jeden zegar z turbinką. Powinno być tak, że jak puszczam nogę z gazu, to doładowanie nie powinno spadać do zera. A zobaczymy zaraz, jak jest na turbo sprężarce bez antylaga. O kurde, Forza jednak oddaje. Wow. Zobaczcie, teraz mamy turbinkę bez antylaga. I zobaczcie, za każdym razem, kiedy dodaję gazu, ona się dopiero wtedy ładuje, no nie? Widzicie? Dodaję gazu, ta strzałka tak psz, gwałtownie skacze. A teraz jak jadę sobie bez dodawania gazu, teraz sobie zakręcimy,
Może wezmę sobie... O, tą kamerę tutaj dobrze widać, nie? Zobaczcie sobie. Dodaję gazu, turbinka sobie pyk, mamy tutaj moc. Nie? Ale jak puszczam gaz, to praktycznie od razu... Widzicie? A z systemem antylag ta turbinka jest cały czas naładowana. Jeszcze raz sobie wezmę tą turbinkę z antylagiem. O, i teraz mamy z antylagiem i zobaczcie, co się dzieje. Dodaję gazu, puszczam. Widzicie, ta wskazówka nie spada od razu do zera, czy tam do minus. Widzicie, tylko jest przez dłuższy czas jeszcze naładowana, a z tyłu, z układu wydechowego mamy fantastyczne pierdy. Także trzeba przyznać, że całkiem nieźle działa ten antylag. W ogóle jestem zaskoczony, że ta telemetria jest nawet dobrze zsynchronizowana z zegarami w tej suprze. Ciekawe, czy to daje jakieś faktycznie rezultaty w wyścigach lepsze, bo powiem wam, że za każdym razem, kiedy tuningowałem sobie samochód, to nie zwiększało to specjalnie statu. Wiesz, samochód był w tej samej klasie, miał tam trochę delikatnie lepsze przyspieszenie od 0 do setki, ale powinno dawać to, jak myślicie, powinno dawać to jakieś to lepsze rezultaty tak w normalnych wyścigach asfaltowych, czy to jest tylko dedykowane do rajdu? Ciężko powiedzieć, no nie? Postanowiłem przetestować system anti-lag na wyścigu drag. Sprawdziłem, czy jest jakikolwiek zysk z tego systemu, gdy jedzie się w linii prostej. Liczę na to, że największy zysk jest wtedy, kiedy samochód wchodzi na obroty, zanim załączy się turbosprężarka i w momencie, kiedy samochód zmienia bieg, obroty na chwilę spadają i doładowanie jakby w zwykłej turbosprężarce powinno nam spaść. Z systemem antylag to doładowanie podczas zmiany biegów nie powinno spadać, wobec czego przy każdym załączeniu następnego biegu spadek mocy powinien być niezauważalny. I to dotyczy raczej samochodów ze skrzyniami ręcznymi, a nie samochodów, które mają bardzo szybkie dwusprzęgłowe skrzynie biegów. Według statystyk montowanie systemu antylag nie dawało dużego zysku. W przypadku wyścigów drag zysk był niewielki, ale był. Tutaj zrobiłem sobie jeszcze takiego starszego Golfa z antylagiem, posłuchajcie. Tutaj mamy Radicala, szalonego, mocno zboostowanego. Tutaj też mamy tą charakterystykę taką ogromną, ogromnie wybrzuszoną od tego turbo. I tak sobie tutaj brzmi system antylag. Tutaj mamy Audi RS7 z antylagiem. W sumie mamy tutaj napęd na 4 buty, może zrobimy sobie launch control od razu? Zobaczymy. Także za każdym razem, jak spadają nam obroty, mamy pierdy. Mega, co? Teraz każdy samochód może być pierdziochem, co? Tak brzmi sobie
System antylag w Audi Quattro S1. Także w zależności od wielkości silnika i układu wydechowego, no brzmi to trochę inaczej, nie? Ale mniej więcej to samo. Do jednego Camaro możemy sobie nawet wrzucić silnik diesla V8 Turbo. I wiecie co, niestety do diesla nie mamy systemu antylag. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe, ale zobaczcie, jak tu wygląda charakterystyka momentu obrotowego. No to by było ciekawe, nie? W każdym razie, no, jest tutaj wyścigowe turbo tylko do założenia. No niestety nie ma systemu antylag. Ekstremalnie skomplikowana wersja systemu antylag, na przykład z Twin Turbo, gdzie mamy jedną dużą sprężarkę i drugą mniejszą, która właśnie niweluje ten lag turbo sprężarek. No i w połączeniu jeszcze z systemem antylag, chyba mieliśmy w Suprze, tak wydaje mi się, że miałem Twin Turbo i wam pokazywałem, ale no w rzeczywistości system, sposób w jaki to działa, musi być ekstremalnie skomplikowany. Także wrzuciliśmy sobie tutaj antylag. Silnik. Jezus. Okej, okay, ile to ma mocy w ogóle? 1300 koni, okej, okay, to jest za dużo. Statystyka samochodu jest słaba, dlatego że mamy tutaj kiepskie opony, ale nie wiem czy. Nie wiem, czy tym w ogóle da się teraz jechać, nie? Ekstremalnie skomplikowany system, w rzeczywistości to rozleciałoby się chyba po 30 km kompletnie. Można by było to spróbować zrobić jakoś do dragu czy coś, nie wiem. Dragu to chyba nie ma dużego zysku, jeśli chodzi o ten system antylag. Jaki dźwięk w ogóle tej V8-ki, ty. Piernicze, co to jest? Dobra, próbujmy. Mega się cieszę, że dodali coś takiego do Forzy, jest to mega fajny smaczek i zrobili to całkiem nieźle. Ciekawe, wiecie co, trzeba będzie dłużej potestować, wy też porobicie różne testy, jak już będzie to dostępne. A właśnie, bo to wszystko, co wam teraz pokazałem na tym odcinku, to wszystko jest dostępne dla każdego, niezależnie od tego, czy kupicie sobie nowy dodatek, czy nie. Także spokojnie, można sobie to przetestować dla wszystkich waszych ulubionych samochodów, silników i tak dalej. Czy faktycznie będzie to duży zysk na wyścigach? Myślę, że właśnie może się to przydać bardziej do rajdów i nie będzie miało to dużego wpływu na czasy w wyścigach. Ale to jeszcze sobie przetestujemy, wiecie. Jak będziemy już testować większą grupą, no nie? No bo ja nie jestem encyklopedią i nie wiem wszystkiego. Dlatego zobaczymy sobie, jak to będzie działać, jak już wszyscy sobie przetestujemy, sprawdzimy w różnych wyścigach, jak to śmiga. No nie, na razie sobie tak sprawdziłem w różnych samochodach, co i jak. Mam nadzieję też, że wam
mniej więcej wytłumaczyłem i pokazałem, o co w tym chodzi, chociaż ten system anti-lag jest legendarnie skomplikowany i tym bardziej daje mi do zrozumienia, że silniki spalinowe są po prostu przekomplikowane. Za dużo tych wszystkich elementów ruchomych i nie działa to za dobrze, zgadzacie się? No tak, to jest przekombinowane wszystko, wydaje mi się. No ale lubimy to, że one tak fantastycznie brzmią i ten system anti-lag, zwłaszcza w tej grze, ma dużo sensu. Jest to chyba pierwsza gra z tym systemem, nie? Nie wiem, czy w którejś innej grze mieliście system anti-lag poza modami w Assetto Corsie. No ale dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. No i zapraszam was do zabawy w Forza Horizon 5. Warto się teraz pobawić. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!